Juniorzy młodsi pomorzani na Toruń cały czas nadrabiają zaległości meczowe. 19 października o godzinie 19 w Gąsawie w ramach eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Grupy C rozegrali mecz z LKS-em Rogowo. Skład Pomorka to już niestety smutna tradycja, pomimo to do rozpoczęcia trzeciej kwarty na tablicy świetlnej widniał wynik remisowy 2-2. Niestety samą ambicją, wyszkoleniem, czy to jak mówią młodzi zawodnicy, jesteśmy już przyzwyczajeni do gry w tym składzie. Ciężko jest wygrać mecz. W miarę upływu czasu i ubytku sił zawodnicy LKS-u Rogowo zdobywali przewagę, udokumentowali to zdobyciem 2 bramek i wygrali to spotkanie 4-2. 2 bramki dla toruńskiej drużyny zdobył Mateusz Zieliński, dla LKS-u Rogowo po 2 bramki zdobyli Olaf Dreiheim i Jakub Wódczak. A już w najbliższą sobotę, 22 października o godzinie 12, juniorzy młodsi Pomorka mają okazję do rewanżu w swym ostatnim spotkaniu rundy jesiennej sezonu 2022-2023. Spotkają się z zespołem LKS-u Rogowo. Zapraszam na to spotkanie, wspomóżmy dopingiem ten młody, waleczny zespół. Ja tradycyjnie namawiam Państwa do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.